Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw.pl. Witam w kolejnym odcinku z Biblioteczki Żurawia, ale równie dobrze odcinek ten mógłby też po trochu przynależeć do drugiej serii książkowej na moim kanale, czyli do RPG-owej Biblioteczki Żurawia, ponieważ dzisiaj będę omawiał książkę, która jest powieścią umieszczoną w uniwersum gry fabularnej. I będzie to powieść Christophera Kubasika o tytule Pierścień Tęsknoty, która była wydana w 1993 roku w Stanach Zjednoczonych jako powieść do uniwersum właśnie gry fabularnej Earthdawn, a u nas była wydana w roku 1998 jako powieść do polskiego tłumaczenia, do polskiego wydania gry fabularnej Earthdawn, i to jest jedyna powieść, jaka wyszła po polsku ogólnie do tego uniwersum. Powieści na zachodnim rynku było trochę. Christopher Kubasik, który jest autorem tej powieści, przede wszystkim w swoim życiu zawodowym jest twórcą gier, głównie tak zwanych tabletop games. Głównie współtworzył sporo gier fabularnych, gier RPG. W jego dorobku, z tego co czytałem na Wikipedii, można znaleźć takie tytuły jak Shadowrun wydawnictwa Faza, ponieważ Kubasik swoją karierę rozpoczynał właśnie w wydawnictwie Faza. Tam pracował przez 5 lat, w latach 1987-1992, i w czasie tej pięcioletniej kariery przyłożył swoją rękę i swój talent do stworzenia takich gier jak Shadowrun, Earthdawn właśnie, Battletech, Star Wars RPG, a także co tam jeszcze on wypisał? A także nawet przykładał rękę do Advanced Dungeons and Dragons, czyli do drugiej edycji Dungeons and Dragons, która znana jest pod skrótem AD&D. Do tego, oprócz tego, że przykładał rękę do tworzenia tych gier, to także był autorem wielu różnych, czy tam współautorem, ponieważ często są prace zbiorowe, różnych dodatków do tych właśnie tytułów. No i także napisał kilka powieści. Jeżeli chodzi o jego dorobek beletrystyczny, pisarski, no to na swoim koncie ma tylko 5 powieści, i z czego wszystkie one są właściwie powieściami umieszczonymi w uniwersach gier, które współtworzył, ponieważ w 1992 roku napisał powieść, która nie była wydana w języku polskim, ponieważ jedyną powieścią, która jest wydana w języku polskim z jego twórczości, to jest właśnie Pierścień Tęsknoty do Earthdawn, który wydało wydawnictwo MAG, kiedy jeszcze zajmowało się wydawaniem papierowych RPG-ów na naszym rynku. To wydali właśnie także tą książkę. No i pierwszą powieścią wydaną przez niego była wydana w 1992 roku powieść Changeling do Shadowruna, do uniwersum gry, która jest takim pomieszaniem cyberpunku trochę z domieszką fantazy. Do Earthdawna wydał 3 powieści. Pierwszą z nich był właśnie Pierścień Tęsknoty, The Longing Ring, który wydał w 1993 roku, a w 1994 wydał 2 kolejne powieści, Mother Speaks oraz Poisoned Memories. Żadna z nich nie została przetłumaczona na język polski. No i w 1993 roku do gry fabularnej Battletech, która jest o starciach wielkich mechów. Battletech to taka fabularno lekko z takim jeszcze domieszką bitewniaka skirmiszowego gra fabularna, no i właśnie do niej też napisał jedną książkę o tytule Ideal War. To jest cały dorobek pisarski pana Kubasika. Później już zajął się jakąś tam produkcją telewizyjną, jakiś tam serial gdzieś tam współtworzył jako scenarzysta. Natomiast jeżeli chodzi o pisarstwo, jest tyle, ale dzisiaj skupimy się na powieści Pierścień Tęsknoty. Jest to powieść fantazy, ponieważ Earthdawn, którego właściwie to, jak wygląda Earthdawn w aktualnych podręcznikach,
i tak zwanych sourcebookach, czyli dodatkach, które rozwijają właśnie świat opisany w podręczniku głównym, to świat, bym powiedział, nawet high fantasy z jednej strony, ponieważ mamy bardzo dużo zróżnicowanych ras. Rasy, znaczy istoty rozumne zamieszkujące świat Earthdawn, świat przebudzenia Ziemi, tak na polski tytuł, taki podtytuł nosi w polskiej edycji, wydanej kiedyś przez wydawnictwo MAG. Jest wszystkie te rozumne rasy istot zamieszkujących świat przebudzenia Ziemi, nazywa się dawcami imion, dlatego że potrafią nadawać innym istotom oraz rzeczom imiona. I jest ich bardzo, bardzo dużo. Jest to świat lekko postapokaliptyczny, ponieważ spotkał go magiczny kataklizm, cykliczny magiczny kataklizm, który powtarza się co ileś tam tysięcy lat, ponieważ świat przedstawiony w uniwersum właśnie Earthdawn jest światem, w którym istnieje magia i ta magia ma swój poziom nasycenia, czy tam poziom bytności w danym świecie, coś jak troszkę bym to przyrównał do poziomu radioaktywności, chociaż to nie jest do końca to samo. W każdym razie poziomy magii się zmieniają. Ona zawsze jakoś tam jest w danym cyklu. Każdy cykl to jest jakiś tam, nazywany się jest jakimś tam światem. Światem pierwszym, drugim. I kiedy ten poziom magii jest względnie niski, wtedy dawcy imion mogą korzystać z tej magii. Niektórzy wrażliwi na tą siłę w jakiś sposób, dawcy imion mogą korzystać z tej magii i ulepszać swoje umiejętności tą magią i robić różne fajne rzeczy. Troszkę magia w tym świecie momentami służy też jako taka technologia, zastępstwo technologii w pewnych momentach, czy jakichś rozwiązań przemysłowych, ale ta magia rośnie. Poziom magii z czasem rośnie i im jest wyższy, tym oczywiście w bardziej pokazowy, bardziej taki no, w dużo fajniejszy sposób i w dużo potężniejszy sposób można tą magię wykorzystywać, ale wiąże się tym też pewne niebezpieczeństwo, ponieważ wraz ze wzrostem poziomu magii pewne bariery między danym tym światem a innymi światami, zwanymi też ksenoświatami albo światami albo wymiarami astralnymi, zaczynają się zacierać, zaczynają być coraz cieńsze. I w pewnym momencie, kiedy ten poziom ma... Przepraszam za cięcie, ale zapełniła mi się karta w kamerze i musiałem wyczyścić ze starych filmów, których zapomniałem, że w ogóle jeszcze tam mam. Ale wracając do książki i wracając do świata Earthdawn, więc mówiłem o poziomie magii. Poziom magii z czasem wzrasta. To pozwala na robienie coraz potężniejszych rzeczy, ale wiąże też ze sobą pewne niebezpieczeństwo, ponieważ poziom magii wpływa na szczelność, na grubość granic między różnymi światami, światami astralnymi tak zwanymi, różnymi innymi wymiarami. I wraz ze wzrostem poziomu magii te granice się zaczynają coraz bardziej zacierać, coraz łatwiej jest je przekraczać. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że przez właściwie rozdarcia w osnowie, czy też rozdarcia w rzeczywistości do świata danego zaczynają wpływać istoty z innych wymiarów, które są wrażliwe na tą magię, to raz, a raz są w jakiś sposób nią też związane i potrafią nią w potężny sposób władać. I z części tych wymiarów te istoty są straszliwe, przerażające i żywią się cierpieniem, żywią się złymi emocjami, słabsze, takie bardziej bestialskie te istoty, żywią się po prostu krwią, mięsem, są drapieżnikami,
Natomiast im potężniejsze te istoty, tym bardziej jest ich głód nienasycony skierowany jest właśnie na złe emocje, ból, cierpienie, strach, wszystkie te złe rzeczy, które dawcy imion przeżywają, kiedy się zetkną z takimi potwornościami. I te istoty zostały nazwane horrorami. I właśnie okres, w którym ta magia jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i owe horrory wdzierają się do naszej rzeczywistości, czy też rzeczywistości tego świata przedstawionego, ten okres został nazwany pogromem. Trwał on, ponieważ nie był to pierwszy oczywiście pogrom, tylko tam któryś z rzędu świat Elfdauna, żeby nie skłamać, w cyklu tym magii jest chyba czwartym światem. Świat Shadowruna, czyli gry takiej tej cyberpunkowej, połączenia cyberpunka i fantasy, jest chyba szóstym światem. Więc świat Elfdaun przeżył pogrom, na który się tam jakoś częściowo przygotował dzięki odnalezieniu pewnych ksiąg i przetłumaczeniu ich na aktualne języki, które sprawiły, że poznali coś takiego właśnie jak cykl magii, cykl tych pogromów magicznych. No i właśnie świat Elfdauna jest takim trochę postapokaliptycznym światem, ponieważ po 400 czy ponad 400 latach zamknięcia w pewnych schronach magicznych i innych miejscach, które miały uchronić przed wdarciem się tych horrorów i zniszczeniem wszystkiego, co żywe, świat budzi się z powrotem do życia, tak? Dawcy imion wyłażą ze swoich skronień na powierzchnię i próbują odbudować, poznać i odbudować zastały świat, który miejscami zmienił się nie do poznania, ponieważ horrory były niektóre na tyle potężne, potrafiły w znaczący sposób wpływać na otaczającą je rzeczywistość i odmieniać je w okrutny i nieraz perfidny sposób. No i właśnie, przechodząc już do samej książki, bohaterem książki i narratorem jednocześnie jest młody chłopak, kilkunastoletni chłopak, czy tam prawie że nastoletni chłopak, o imieniu Jarol, który żyje w wiosce, która powstała u stóp jednego z Kaerów. Kaery to są właśnie takie magiczne, znaczy chronione magią i różnymi innymi potężnymi zabezpieczeniami, schronieniami zwykle wykuwanymi w szczytach gór, czy tam u podnóży gór, albo w jakieś ogólnie budowane pod ziemią. I w tych Kaerach przygotowanych na zamknięcie na bardzo, bardzo długo, w dużej części właśnie ludność Barsawi, czyli tej krainy, w której umiejscowiona jest akcja gry fabularnej, jak i akcja tej powieści, próbowali przetrwać pogrom. Niektórym KR-om się, części KR-ów się udało, innym KR-om się nie udało. Z tym bywało różnie, ale właśnie Jarol pochodzi z wioski, która powstała u podnóża takiego KR-u, w którym ci mieszkańcy przeżyli. Jest takim trochę wioskowym wyrzutkiem, ponieważ jest niemową. A niemową jest dlatego, że w jego głowie zagnieździł się potwór. Czyli zagnieździł się horror, który nie pozwala, znaczy jeżeli chłopak by przemówił w jakiś sposób, to z jego gardła nie dobywałyby się żadne znane dawcom imion dźwięki, tylko kakofonia potwornych skrzeków, pisków i innych odgłosów, które mogłyby wszystkich słuchaczy przyprawiać o szaleństwo i byłoby na pewno bardzo nieprzyjemne, a dlatego Jarol milczy. Jego zmarła matka zabroniła mu się odzywać i on usłuchał tego nakazu i milczy jak zaklęty, nie pozwalając bestii w jego głowie zdominować jego głosu i robić strasznych rzeczy. No i poznajemy tego młodego chłopca w momencie, w którym natyka się na pewnego orka, którym okazuje się Gartlik Jednooki, który w świecie gry jest już wiekowym przywódcą miasta Kratas, Kratas miasta złodziei, a opowieść ta dzieje się wiele, 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 wiele lat wcześniej, kiedy jeszcze stosunkowo młody Gartlik
wyruszył w podróż, by odnaleźć zaginione, starożytne miasto Parlind. I właśnie Jarol jest świadkiem pewnej rozruby, jaki udział ma Gartlik i ścigający go ludzie, czy też postaci, ponieważ to nie wszyscy w tej drużynie są ludźmi. Ściga go Xenomanta, czyli taki mag specjalizujący się w magii właśnie tych wymiarów innych, astralnych. Xenomanta Mardom oraz służący mu poplecznicy, którzy chcą zdobyć pewien pierścień. Gartlik jest złodziejem, a jest adeptem złodziejem, ponieważ w świecie Elfdown dawców imion dzieli się właściwie na dwa rodzaje. Na zwykłych dawców imion, którzy nie mają wielkiego połączenia z magią, oraz na adeptów, którzy w jakiś sposób nawiązali mocniejszą, albo urodzili się z takim darem, albo po prostu odkryli sobie taki dar i nawiązali większą łączność z tą magią. To trochę przypomina moc ze Star Wars poniekąd. I czerpią z tej magii w jakiś sposób, na różne sposoby. I ta magia kształtuje też niejako ich drogę życiową. I takie właśnie postaci nazywa się adeptami magii. I magia ma różne dyscypliny. I każda z tych dyscyplin ma jakąś tam swoją filozofię życiową, więc droga adepta nie jest tylko i wyłącznie drogą jakiegoś tam typowego rzemieślnika czy mistrza czegoś, który rozwija swoje umiejętności, ale jest po prostu też trochę filozofią życia i niejako dyscyplina magiczna, jakiej się podejmiemy, czy to jest jakiś tam czarodziej, czy to jest adept wojownik, czy to jest adept fechtmistrz, czy to adept złodziej, właśnie tak jak Gartlik jednooki. Każda z tych dyscyplin ma jakąś swoją drogę życiową, filozofię życiową, jakiś taki kodeks postępowania. I zasadniczo, żeby chcieć korzystać z tej magii, trzeba się oddać jej właśnie w taki, a nie inny sposób. No i Gartlik, będąc złodziejem, ukradł pewien pierścień, który jest wskazówką właśnie do odkrycia zaginionego miasta Parlind. No i w tą całą rozróbę w swoim starym KR-ze z Gartlikiem, Mardomem i jego poplecznikami wplątuje się Jarol, który zdobywa ten pierścień. Jak się później okazuje, kiedy go założy na palec, każdy, kto go założy na palec, zaczyna odczuwać bardzo dziwną i głęboką tęsknotę za miejscem, w którym nigdy nie był, ale do którego tak jakby czuje, że przynależy i którego wzywa. A w przypadku Jarola założenie pierścienia na palec sprawia, że chłopak może mówić, z tym, że nie może mówić tego, co chce, tylko zaczyna po prostu snuć opowieść o wspaniałym, pięknym mieście, jego strzelistych wieżach, pięknych marmurowych ścianach budynków i tak dalej, po prostu o pięknym mieście pełnym złota, pełnym piękna, dzieł sztuki, radosnych dawców imion i tak dalej. I Gartlik razem z Jarolem postanawia wyruszyć w kierunku, w którym ciągnie ich ten pierścień, ponieważ Gartlik chce oczywiście, jak to złodziej, dorwać się do skarbów. A skoro Jarol potrafi w dużo mocniejszy sposób związać się z tym pierścieniem i właśnie widzi to miasto, tak jakby widzi drogę, która prowadzi, niewidzialną drogę, która prowadzi do tego ukrytego miasta, no to Gartlik postanawia wykorzystać chłopca jako swojego przewodnika i towarzysza i zaczyna też uczyć go dyscypliny złodzieja, ponieważ odkrywa, że chłopak ma jakiś tam związek również z magią.
No i to jest powieść drogi, która właściwie od tego momentu rozpoczyna się duża, wielka podróż Gartlika oraz Jarola w kierunku tego zapomnianego miasta Parlind. Zapomniane miasto Parlind to już jest taka bardziej dygresja lorowa z gry fabularnej. Jest byłą stolicą Imperium, było stolicą prowincji Barsawia, które kiedyś przed pogromem należało do Wielkiego Imperium Terańskiego. I kiedy nastał pogrom, uczeni i magowie, znaczy kiedy miał zbliżał się pogrom, uczeni i magowie z tego Parlind stwierdzili, że nie zbudują tak wielkiej, ani tak wielkiego KR-u, ani tak wielkiej, takich wielkich barier, żeby całe miasto osłonić przed atakami horrorów, to stwierdzili, że być może dobrym pomysłem będzie usunięcie, przeniesienie tego miasta do innego wymiaru i usunięcie z pamięci wszystkich mieszkańców Barsawii jakiejkolwiek pamięci o tym miejscu, tak aby żaden horror nie mógł namierzyć nowego położenia tego miasta i wedrzeć się doń i zniszczyć, zabić jego mieszkańców. Zamysł powiódł się tylko częściowo, ponieważ faktycznie udało im się przenieść to miasto do innego wymiaru, aczkolwiek w międzyczasie już jakieś tam horrory zdążyły zinfiltrować miasto, zinfiltrować tamtą wierchuszkę rządzącą tym miastem. No i okazało się, że miasto zostało przeniesione wraz z pewnymi horrorami, które później się ujawniły i zniszczyły to miasto. Więc kiedy finalnie udało się przywrócić, tutaj ta opowieść jest o tym, kiedy udało się przywrócić to miasto z powrotem do naszego planu, do naszego wymiaru, okazało się, że to jest tylko jedna wielka, pełna niebezpieczeństw, horrorów i innych potworności ruina. Ale wracając do książki, ponieważ to jest tak trochę poza tą opowieścią. Mamy tutaj opowieść drogi, w której ten Jarol wędruje razem z Gartlikiem, a nieraz też wędrują osobno i przeżywają różne przygody, to uciekając przed tym Xenomantą i jego pobocznikami, to pokonując inne przeciwności na swojej drodze. I pod względem akcji ta książka jest bardzo fajnie napisana, naprawdę we wciągający sposób. Tutaj Kubasik pokazał, że to doświadczenie, jakie wyniósł z projektowania settingów gier fabularnych, projektowania świata, jest... No nie wzięło się znikąd, że facet ma talent taki do budowania właśnie światów, do budowania opowieści. I pod tym względem czytało mi się tą książkę bardzo dobrze. Co ciekawe, oczywiście jest tu akcja, jest magia, są walki, są starcia magiczne i tak dalej, ale w dużej mierze jest to opowieść o też dorastaniu, bo ten młody chłopak dorasta w trakcie tej dosyć długiej i żmudnej drogi. Mierzy się z przeciwnościami losu, które naprawdę sprawiają, że musi się wspinać na nieraz wyżyny swoich umiejętności i musi przekraczać kolejne bariery. Ciągle też w tej jego głowie siedzi ta istota, która próbuje przejąć nad nim kontrolę i chce, żeby albo się zabił, albo robił bardzo złe rzeczy. Ma problemy ze swoim ojcem, który popadł w alkoholizm po śmierci jego matki. W ogóle ze śmiercią jego matki wiąże się też pewna jakaś trauma, która w trakcie, na kolejnych kartach powieści też jest w końcu ujawniana i też pod koniec książki dowiadujemy się, jaki związek jego matka ma z owym horrorem, który umieścił się w jego głowie, jaki w ogóle ten związek ma z tym jego ojciec. Więc tutaj mamy też pewną opowieść mocno zarysowany rys psychologiczny głównej postaci, przez co jesteśmy się w stanie dosyć łatwo z Jarolem zidentyfikować i
w przeciwieństwie do wielu innych takich konanopodobnych powieści fantazy, czysto rozrywkowych, oczywiście powieść Kubasika jest jak najbardziej rozrywkową powieścią, ale ma przez tą właśnie rozbudowaną warstwę psychologiczną, przez tą rozbudowaną warstwę wewnętrznych dialogów postaci, czy też dialogów właśnie z tym horrorem, który mieszka w jego umyśle i przez te jego wewnętrzne dywagacje ze samym sobą, rozmyślania nad tym, co się stało, próba przypomnienia sobie, co się właściwie stało, że ta istota zamieszkała w jego głowie. Te wszystkie myśli kłębiące się w głowie Jarola w trakcie tej podróży i jego przemyślenia na temat magii, na temat bycia złodziejem i tak dalej, i tak dalej. I na temat bohaterów, którzy zaczynają go tam otaczać, nie tylko Gartlika, ale innych też, którzy się zaczynają przejawiać w tej powieści, sprawiało, że ta postać nabiera dużo większej głębi i ta opowieść też nabiera dużo większej głębi, przez co czyta się ją też ciekawiej, ponieważ nie jest takim do końca sztampowym fantazy, jak to właśnie w takich konanopodobnych tworach można by było szukać. Jest to nadal w pewien sposób klasyczna droga bohatera w takiej powieści, zakończona jakimś tam finalnym starciem i finalnym rozwiązaniem całej tej historii, ale mimo wszystko czyta się to bardzo, bardzo przyjemnie. Taką uwagę mam odnośnie... Widać było, że czuć w tej książce, że jest to powieść umieszczona w świecie gry fabularnej, ponieważ i czuć, że autor faktycznie jest też autorem gier fabularnych, ponieważ gdzieś tam w środku, jak czyta się szczególnie opisy akcji, sceny walki i takie bardziej momenty wykorzystywania na przykład magii, to ja jako też osoba, która akurat Erdon lubi i prowadzi go jako mistrz gry, gdzieś tam w środku tego wszystkiego widziałem te wszystkie mechaniczne rozwiązania z gry, a że w tej scenie ten i ten użył takich a takich talentów, ten i ten użył takiej a takiej magii, takich zaklęć, tutaj zrobił coś takiego. I czytając tą książkę, która jest sprawnie napisana językowo i dla mnie warsztatowo, nie ma się tutaj czego przyczepić, ale gdzieś tam w środku ja czułem tak, można powiedzieć intuicyjnie, że trochę tak jakby to nie tyle była powieść umieszczona w świecie, tylko trochę tak jakby to była sfabularyzowana miejscami jakaś kampania gry RPG. Dla jednych może to być wada, ponieważ wtedy być może dla nich wartość literacka książki spada. Dla mnie jako fana gier fabularnych oraz jako fana właśnie uniwersum Earthdawn miało to taki dodatkowy miły smaczek i naprawdę mi się podobało. Żałuję, że nic więcej MAG po polsku nie wydał, ani żadne inne wydawnictwo nie wydało tego autora z tych 5 książek, ponieważ myślę, że skoro ten Pierścień Tęsknoty jest naprawdę przyzwoitą książką, którą można czytać tak jako fan gier fabularnych z ciekawości, ale również myślę, że można, ponieważ jest to jakby taka standalone historia, tu można sobie po prostu ją przeczytać także jako powieść, po prostu powieść fantasy, przygodową powieść fantasy i myślę, że równie dobrze czytelnik będzie się z tą powieścią bawił. Ja bawiłem się przednio, naprawdę polecam, jest to coś fajnego, coś przyjemnego, rozrywkowego, powiedzmy takie podkolorowane pewnymi podkolorowane tym pogłębionym rysem psychologicznym postaci, umieszczone w ciekawym, barwnym świecie, który właśnie był współtworzony na potrzeby gry przez właśnie tego pana, przez pana Christophera o takim dosyć polsko brzmiącym nazwisku. I właściwie to chyba tyle, ponieważ tutaj gadam i gadam. Jest ta książka niezbyt łatwa do zdobycia, bo
pewnie wiele egzemplarzy na rynku polskim się jej nie sprzedało, ale gdyby ktoś gdzieś tam zapolował, myślę, że sobie ją gdzieś tam znajdzie. Albo w jakichś tam Dedalusach, albo w jakichś miejscach w antykwariatach można pewnie taką, czy na OLX-ie, czy gdzieś w jakichś takich miejscach, gdzie się sprzedaje stare książki, pewnie gdzieś tam można na nią trafić. Ona była wydana u nas w roku 2008, czyli znaczy 1998, czyli już 22 lata temu. Strasznie dużo czasu minęło, jaki to człowiek jest stary. Ale mimo wszystko myślę, że warto po nią sięgnąć, ponieważ że jak takie doświadczenia mam recenzując, omawiając książki z uniwersum gier komputerowych, których już trochę na moim kanale było. I część z nich są to takie po prostu czytadełka mocno siermiężne i rzemieślnicze. Tak w przypadku tej książki i w przypadku książek na podstawie gier fabularnych, których akurat zbyt wiele nie czytałem, ale porównując na przykład tą książkę do niesławnego, do niesławnych Baldur's Gate'ów na przykład książkowych, to jest niebo a ziemia, to jest naprawdę dobra powieść, a tamte były straszną szmirą. Ja osobiście mówię, polecam, zachęcam do sięgnięcia i do poczytania, czyta się bardzo przyjemnie i jest to ciekawa historia, a jak ktoś jest fanem Elfdauna, to tym bardziej sobie może dzięki temu uzupełnić niejako wiedzę o tym, jak zostało to miasto wspaniałe Parlind, które zostało przywrócone na nasz plan egzystencji. To dowie się tego właśnie z tej książki, a w tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć.